Proszę Państwa, w tym roku po raz trzeci spotkamy się nad Zalewem w Kamiennej Górze na trzeciej edycji Święta Mleka. Po raz kolejny będziemy się bawić na pięciu planetach. Planeta dzieci, planeta smaku, planeta rękodzieła i planeta rozrywki. Każdy z nas spotka i dozna tutaj wrażeń dla siebie odpowiednich. Dzieci będą miały full wypas wesołego miasteczka, dorośli zdegustują nowe smaki przedstawione przez rękodzielników i przez spółdzielnię Kamos z Kamiennej Góry. Również będzie można zakupić wyroby zrobione własnoręcznie przez osoby, które będą prezentowały się na straganach. A atrakcją tegorocznego Święta Mleka będzie gotowanie prezentowane przez Kevina Eastona, słynnego strażaka z Londynu, znanego z programów telewizyjnych. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Po raz trzeci będziemy się bawić nad Zalewem Kamiennogórskim na powiatowym Święcie Mleka. Spotykamy się na Kamiennogórskiej Drodze Mlecznej, święcie, które wpisało się już w kalendarz imprez powiatowych, ale święcie, które również znalazło swoje miejsce w kalendarzu imprez województwa dolnośląskiego. Ja serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości na dzisiejsze święcie. Nie będę wymieniać ich z imienia i nazwiska, bo wszyscy ich widzimy. Serdecznie witam. Ale bohaterami dzisiejszego spotkania są rolnicy, hodowcy i producenci, wytwórcy produktów mlecznych. Serdecznie witam ich wszystkich dzisiaj tutaj w Kamiennej Górze. Otwieram trzecie święto powiatowe mleka w Kamiennej Górze.
Pani starosto, udało się zorganizować trzecie Święto Mleka? Tak, w tym roku po raz trzeci bawimy się nad Zalewem w Kamiennej Górze na edycji Święta Mleka. Pogoda dopisuje, goście również, mieszkańcy są zadowoleni, bo chodziłam po całym deptaku, także widzę pozytywne emocje na to, co starostwo wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i z lokalną grupą działania przy udziale dużym pomocy samorządu miejskiego miasta Kamienna Góra, również Centrum Sportu i Rekreacji w Kamiennej Górze udało nam się to w tym roku po raz trzeci zorganizować. To jest, tak jak mówiłam na rozpoczęciu, ta impreza już się wkomponowała w kalendarz imprez powiatowych, bo taki był mój zamysł i również już jest wpisana w kalendarz imprez województwa dolnośląskiego. Ja naprawdę jestem szczęśliwa, że impreza ta ma tylu gości w dniu dzisiejszym. To potwierdza, że takie imprezy są potrzebne, żeby ludzi z produkujących tą naszą żywność przybliżyć dla nas, osób mieszkających w mieście. Łukasz ma lat 11. Wiecie Państwo, jest to ten radosny wiek, gdzie mogę zawsze śmiało powiedzieć, kto ile ma lat. Bardzo chętnie w tym roku pomagał wujkowi i zaczynał w gospodarce, ponieważ zbiera pieniążki i ma marzenie, żeby sobie kupić układak. Więc nie wyda te pieniążki od razu, bo wujek i tam przyszedł, bo nie zapłacili w tym roku za pracę, ale będzie sobie zbierał te pieniążki, więc proszę, to jest cenne. Lubi gry komputerowe i jest doskonały z matematyki. Myślę, że jeden z nich będzie ekonomistą, czyli pan minister Rostowski będzie miał godnego następcę. Myślę, że będzie lepiej liczył, że lepiej zgra budżet. Tak. Także bardzo proszę, pan Aleksander Nowy-Płotnicki ocenia teraz przygotowanie naszych jałmów na wystawę. Także dzieci na tej wystawie. Bardzo proszę, Boją się. Co chcesz? Już nie ma. Koza zjadła jabłuszko. Wakacje. Już ciszy. Tak? A przedtem nie zawadzą chciałeś? Jakie zainteresowanie? Już kolega podchodzi i zaraz będzie pomagał porozpalać wszystkie grille i wtedy będziemy mieli czas na to, żeby stworzyć danie, które każdy z was będzie przygotowywał. Dzień dobry. Fajnie, kolorowo wychodzi. Będziemy szukać zwycięzcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś się pojawił do nas, tak? Takie życie. Miejsce trzecie, pani Bożeno, świetlica środowiskowa Promyczek z Lubawki. To jest ten pan w okularach, ogromne brawa dla pana. Na miejscu drugim, Dom Pomocy Społecznej z Szarocina, najliczniej reprezentowany dzisiaj na tej imprezie. A zwycięża Klub Edukacyjny 4H z Miszkowic. Brawo! Drugie miejsce stoi tutaj. Trzech facetów i dwie kobiety. Dyplomy i nagrody przekazuje Bożena Maziarska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Na miejscu trzecim aniołek Elżbiety Zawadzkiej. Ogromne brawa, pani Elu.
Na miejscu drugim Danuta i Zdzisław Nowak za Mnicha, a zwycięża alter ego Beata Grzesiak za Patery Szklane. Ja się ucieszyła, Beatka. Dziewczyny, to podejdźcie do przodu troszkę, bo was słabo widać tutaj z tyłu. Pierwsze miejsce Beata Grzesiak, miejsce drugie Danuta i Zdzisław Nowak i miejsce trzecie Elżbieta Zawadzka. Ogromne brawa i gratulacje. Proszę się... Pierwsze to jest zapiekanka, ziemniaki gotowane w mundurkach, przysmażony włoczek, cebula i kurczak. To wszystko, o, dziękuję bardzo. To wszystko, ziemniaki kroimy w plastry,
przekładamy. Że ty od razu z przepisem kulinarnym jedziesz, ja tylko się pytałem, jak się nazywa te danie, tak? Tak, jest zapiekanka z serem i kurczakiem. I o to chodzi. Brawo dla Leszka. No i jeszcze jeden uczestnik tego konkursu. A więc tutaj wariacja kuchni meksykańskiej, enchilada z serem Rockpol, wiadomo z Kamiennej Góry. Tanka P, dziękuję bardzo, gratuluję. No i teraz to była prezentacja i to właściwie nam do tego się sprowadza, bo rozumiem, że wszyscy w tej konkurencji wygrywają. Tak jest. Z pewnością każda potrawa jest oryginalna, niepowtarzalna, wspaniała i smaczna. Dlatego też wydaje mi się, że każdy tutaj z restauratorów jest zwycięzcą. A Państwa wszystkich zapraszamy do degustacji, jeśli nie dzisiaj, bo braknie, to lokalnie restauratorów znamy. Proszę Państwa, chcieliśmy podziękować Pani Starosto i Pani Dyrektor za organizowanie tej imprezy. Pani Starosto za to, że kultywuje już po raz trzeci tą imprezę i mamy nadzieję, że to nie będzie po raz ostatni. W imieniu wszystkich producentów mleka powiatu kamiennogórskiego i wszystkich mieszkańców serdecznie Pani dziękujemy. Koktajl, banan w cieście, no i schab, mleko schab, to będzie dzisiaj wino naszego pokazu kulinarnego. Mamy nadzieję, że te przepisy oczywiście Państwa będą inspirować na co dzień, że być może wykorzystają Państwo te przepisy. Być może, no przynajmniej mamy taką nadzieję, będzie to Państwu smakować i będą Państwo powracać wspomnieniami do kuchni Kevina i dzisiejszego pokazu zorganizowanego z okazji Święta Mleka. Nie wykluczono, że ktoś też sięgnie po książkę Kevina i też się zainspiruje typowo brytyjską kuchnią, która w Polsce jeszcze jest nieznana. A tutaj już można zaobserwować. Ten zaszczytny zespół numer 3. Prosimy krok do przodu. Gratulujemy. Proszę bardzo. Teraz mogę? Tak jest. No i szalacjery, zobacz. Mistrz grillowania podczas warsztatów kulinarnych na Wyspie Smaku w Kamieniu Ogórskim z serem presjowym. Proszę się przedstawić jeszcze, zwycięska ekipo. Jak masz na imię, młody kucharzu? Wojtek. I? Edyta. Wojtek i Edyta, ogromne brawa dla tej pary. Brawo! Gratulujemy. 13 wolnych miejsc na liście startowej. Osoby dorosłe proszone są do konkursu picia mleka przez słomkę, nic trudnego. Wystarczy, to jest jakieś 200 gram mleka. 1, 2, 3 i wyróżnienie dla czwartej osoby. A zatem uwaga, na 3, 2, 1 startujemy. 3, 2, 1! Poszli! Paweł już się polał mlekiem, podobnie Lesław. Co się tutaj dzieje, kochani? Paweł wyraźnie, ale jednak dobija. Jest trzy! Nie, nie, nad pokój proszę cię, daj pokój już, bo ty
nas słyszy, 30 sekund dla Adriana Zająca. Czas powoli dobiega końca. Bartek Zając został wystartowany. No i pani tutaj cały czas to mleczko dolewa, to jest obieg zamknięty, mleko absolutnie nie do spożycia. Gdyby komuś chciało się pić, to nie polecam, bo to już przeleciało ze 200 razy dzisiaj przez tę próbę. Dokładnie. A czas się, moi drodzy, kończy dla Bartka Zająca. Uwaga, 3 sekundy. Mamy od kandydata z numerem 10. Namuczenie mamy do 20 maksymalnie sekund, ale to jest tylko jedno muknięcie, jedno muczenie, a nie tak, że wiesz, jakąś serią. Nie, seria nie. Jeden raz, a dobrze, Zbyszek. Tak więc jeśli jesteś gotowy, mikrofon w twoje ręce, komisja słucha, publiczność słucha, no i pokaż nam, na co cię stać. To było takie muczenie a la bawu, moi drodzy. I tu widzę jedna piątka, druga piątka i czwóreczka. Ta tak średnio na jeża chcą. Czekajcie. Ale jak chcecie osłyszeć byka, to wam zrobię. Miejsce trzecie ex aequo. Paweł Wołoszczak, Kamil Mirga i Krystian Bulanda. Miejsce drugie Bartek Dawid, a na pierwszym Adrian Zając. Proszę również panie, żeby już były pod sceną. To są trzy ex aequo trzecie miejsca. Trzy trzecie miejsca ex aequo. Baby, I'm a country man. Seats. The way nobody sits, I fuck the garbage streets. I can't grow up with a darling with my big strong arms. I can't be treated any way but at home. Hey, I'm a country man. A city boy can do the things I can. I can hold to wire a tractor and some cute hair. Hey, baby, I'm a country man. Sweeter type, but girl, I hate to tell you, don't believe that high. Hey, I'm a country man. I can wrestle hearts and gators with my tuber hands. Hey, you better move quick. I'm in a honey bay. Hey, baby, I'm a country man. Join me in my new day stand. Hey baby, I'm a country man. Hey baby, I'm a country man.